Dzień dobry Państwu. Przypadł mi ogromny zaszczyt i przyjemność powitać dzisiaj Państwa w imieniu prezesów koalicji, prezesi wolontariuszy. Co niniejszym czynie, widzę takie bardzo poważne miny, ale bardzo ciepło i bardzo serdecznie Was witam na tej czwartej edycji naszego ważnego spotkania. Bo prezesi wolontariusze powstali w 2011 roku. Był to bardzo szczególny rok, rok światowego wolontariatu. I po tym okresie jesteśmy tutaj wszyscy razem i spotykamy się na konferencji, której myślą przewodnią jest dlaczego wolontariat. I moglibyśmy tak przekornie pomyśleć, przecież wszyscy wiemy, dlaczego tutaj jesteśmy i jest to pytanie retoryczne. Ja zastanawiając się nad tym, chciałam się zmusić do takiej refleksji, że patrząc szerzej, poza naszym gronem, patrząc bardziej, myślę, w takim horyzoncie społecznym, zadałabym pytanie, to dlaczego wiara w drugiego człowieka? To jaki ma sens, głęboki sens nasze życie? Czy relacje międzyludzkie są ważne? No i właśnie żyjemy w świecie, który jest w pogoni, w którym relacje są bardzo powierzchowne, w którym jest samotność, w którym ciągle jest ktoś winny i tym winowajcą jest czas. Bo przecież nie mamy czasu, bo przecież nie mogę poświęcić czasu, bo przecież jestem zabiegany i jestem w ciągu niedoczasie. I ten czas jakby jest odpowiedzią dla wielu, przecież nie mogę dać więcej z siebie, bo go właśnie nie mam. Przecież nie będę brać trosk innych na swoje barki, bo już mam wystarczająco dużo swoich. Bo przecież ten drugi człowiek, no on tam jest, ale lepiej nie wiedzieć, co tak naprawdę potrzebuje. I o ironio, ci sami ludzie potrzebują coraz więcej uwagi. Szukają kotwicy, szukają harmonii w swoim życiu. I co robią? I biegną coraz bardziej, coraz szybciej. Otaczają się różnymi dobrami, ale są nieszczęśliwi. Szukają głębokiego sensu tego, co robią. Znajdują różne wytłumaczenia, dlaczego nie są nieszczęśliwi, ale na koniec dnia no, ciągle jest tym winowajcą ten czas i ta pogoń za tym wszystkim. Tylko w tym całej pogoni są tacy ludzie, którzy wiedzą, że to nie jest kwestia czasu, to jest kwestia wyboru. I znajdują ten czas, i mają w sobie tą wrażliwość, której są dumni. Mają empatię, mają siłę, czerpią z tej wrażliwości. Poświęcają bardzo dużo swojego czasu, włączają w to swoje rodziny, swoich przyjaciół i co się dzieje? I czerpią z tego ogromną radość. Bo żeby móc brać, trzeba najpierw móc przede wszystkim umieć dawać. I takie osoby są właśnie na tej sali. I ja chciałam przy tej okazji, przed tym pięknym dniem wolontariatu 5 grudnia, który już będzie wkrótce, podziękować Państwu i przekazać w imieniu prezesów z koalicji, jak bardzo jesteśmy dumni, jak jesteśmy pod wrażeniem tego, co Państwo robicie, jak bardzo to nadaje sens temu wszystkiemu, co się dzieje wokół. Pogratulować również bardzo serdecznie za wszystko, co robicie, a sami wiecie, jaką radość z tego czerpiecie. I przy okazji również zaprosić tych wszystkich, może taki apel do tych wszystkich prezesów, którzy jeszcze nie są z nami, bo dołączają nie prezesi, do koalicji dołączają ludzie, którzy zostawiają swoje tytuły, wizytówki, piedestały i pomimo tak pięknej nazwy prezesi wolontariusze, to są przede wszystkim ludzie, którzy wiedzą i znają pytanie, odpowiedź na to pytanie, przepraszam, dlaczego wolontariat. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wspaniałego dnia, pełnego emocji, wrażeń i pozdrawiam serdecznie.